Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj postaram się opowiedzieć Wam troszkę o tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu. I ponieważ w czwartek w zeszłym tygodniu do ambasady Ekwadoru w Londynie wtargnęła policja i bezprawnie wyciągnęła stamtąd, aresztowała Juliana Assange. Jest to founder WikiLeaks. Assange ukrywał się tam w Ekwadorze po tym, jak wyciekły, opublikował tam dane rządowe. On tam wiele rzeczy publikował. Generalnie to był bardzo niezależny dziennikarz. Jest do tej pory jest niezależnym dziennikarzem. I WikiLeaks, jako portal, brali na siebie odpowiedzialność za to, co publikują, czyli te wszystkie treści, dokumenty, wszystkie wycieki, które trafiały do nich. Oni publikowali to na stronie WikiLeaks, a WikiLeaks między innymi opierała się o Tor. Dlatego dzięki temu osoby, które dostarczały te wszystkie dokumenty, były bezpieczne, bo były chronione ich dane. Ludzie nie musieli się po prostu bać, że udostępniają pewne rzeczy, za które po prostu władza ich zlikwiduje czy tam unicestwi. Do ambasady Ekwadoru w czwartek wtargnęła policja i po prostu aresztowała Assange'a i rozpocznie się proces ekstradycji do USA. Gdzie Assange prawdopodobnie podzieli los Rosa Ulbrichta, który jest skazany na dożywocie kilkukrotne za Silk Road. Kto siedzi troszkę w krypto, to wie, o co tam chodziło. Julian Assange jest jednym z cyberpunków. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale to jest ta sama ekipa, która stała gdzieś tam również za Bitcoinem, Nick Szabo, Hal Finley, Roger Ver. Roger Ver gdzieś tam pojawił się w Bitcoinie troszkę później, ale to jest ta sama ekipa osób, które są wolnościowcami, ideowcami i próbują obnażać to, czym się kieruje ta cała nasza władza. Paradoksem jest to, że w lutym IMF zatwierdził pożyczkę dla Ekwadoru po to, żeby ratować rynek obligacji. I ten rynek oczywiście się podniósł, ale za to, jak widać, nic nie jest za darmo w tym świecie. Za to zapłacił właśnie Assange, bo to jest dziwny zbieg okoliczności, że akurat, jak to się mówi, kropki łączy się do tyłu i niestety żyjemy w świecie, który jest. Jesteśmy niewolnikami tego systemu. IMF to jest Bank Rozrachunków Międzynarodowych i on stoi ponad wszystkimi bankami, korporacjami, ponad całym systemem finansowym. Julian Assange na pewno był bardzo niewygodną osobą dla tego systemu. I zastanawialiśmy się, co się stanie z WikiLeaks. Ja się zastanawiałam tam wczoraj nawet na Facebooku. Wrzuciłam posta. Tutaj jest ten post. Możecie sobie wejść na mój profil i sobie go przeczytać. W każdym razie IMF zatwierdził pożyczkę. Ponad 4 miliardy po to, żeby ratować właśnie ten rynek obligacji w Ekwadorze. Ja ten artykuł wrzucę Wam w opisie. I za to właśnie prawdopodobnie Assange zapłacił za ten deal. I teraz co dalej z WikiLeaks? Bitcoin.com opublikował artykuł o tym, że oczywiście Assange nie działał sam i WikiLeaks to nie jest tylko Assange, jest tam wiele innych osób.
Tylko nasuwało się pytanie, co z tym dalej będzie. I uprzedzając to pytanie i te wątpliwości, na bitcoin.com pojawił się artykuł, gdzie pliki znajdujące się w WikiLeaks dzięki protokołowi IPFS, czyli to jest tak zwany Interplanetary File System, te pliki zostały umieszczone na blockchainie Bitcoin Casha i zostaną tam na wieki. Nie da się tego usunąć nigdzie. Osobą, która to zrobiła, jest jeden z deweloperów Bitcoin Casha. I tym deweloperem Bitcoin Casha jest Chris Trotner, że w całe archiwum WikiLeaks można sobie ściągnąć z BitTorrenta i znajduje się tutaj. I jeżeli kogoś interesują jakieś informacje, które znajdowały się na WikiLeaks, nie wszystkie, część informacji, dokumenty o Afganistan na przykład, to można sobie tam wejść i każdy ma do nich dostęp. To jest właśnie decentralizacja i to jest właśnie decentralizacja i blockchain i ta technologia, że już dzięki tej technologii jesteśmy wolni od cenzury, od pośredników, od zamordyzmu i jesteśmy w stanie po prostu sami dysponować i swoimi danymi, i swoimi pieniędzmi i nie być zależnymi od systemu finansowego. Czyli wszystko, wszystkie dokumenty znajdują się w tej chwili na blockchainie Bitcoin Casha i niewiele to zmieni teraz, jeżeli nawet Assange'a zamknął. Szkoda faceta po prostu, bo no, ta informacja bardzo mną wstrząsnęła i myślę całym światem gdzieś tam internetu, no gdzieś tam w Polsce to oczywiście się obiło bez większego echa, a była to bardzo ważna informacja i to duża strata dla nas wszystkich, nie? I teraz wrócimy jeszcze do IMF. Ta sytuacja właśnie z Verem, z Rogerem Verem i z Bitcoin Cashem i z tą szybką reakcją na wrzucenie tych wszystkich plików na blockchain pokazuje, że Roger Ver, to jest ten człowiek, jeżeli ktoś go nie zna, cały czas jest wierny swoim ideałom, swoim zasadom. Można nie lubić Bitcoin Casha i Verma oczywiście dużo przeciwników. Między innymi był to Craig Wright przy ostatnim Hash War. No ale ten człowiek jednak idzie za ideą i to, co sobie postanowił, to po prostu realizuje i można go lubić czy nie lubić. Wielki szacunek dla niego. A teraz złapał u mnie jeszcze kolejnego plusa właśnie za to, co zrobili z WikiLeaks. Po prostu zagrali na nosie znowu władzy. Co do IMF. IMF zrobił tweeta, ankietę taką na Twitterze, gdzie zapytał użytkowników, w jaki sposób za 5 lat będą płacić za lunch. I 56% odpowiedziało, że w kryptowalutach. Oczywiście większość z nich to byli wyznawcy XRP. Część z nich to były boty na pewno, bo tam się pojawiło bardzo dużo komentarzy na ten temat. Aczkolwiek to pokazuje, że IMF zaczyna rozważać blockchain. Oni już dawno to robią zresztą. I w tej chwili zaczynają taki projekt, który się nazywa Learning Coin. I ten projekt nie ma nic wspólnego z finansami. To jest na razie jakby ocieplenie i przybliżenie ludziom przybliżenie ludziom plusów
blockchaina i technologii blockchain. Jest to w pewnym sensie pułapka. To ma na celu tam edukację i oczywiście odwracanie już kota ogonem, bo tutaj mamy panią z IMF. Również wam pokażę zaraz. Well, I think it's you have incumbents, the banks, commercial banks, and you have the disruptors. And clearly the disruptors are having an impact on the incumbents. We just heard a very large systemic bank here saying that they're launching their digital coin, currently piloted in a way within the institutional clients, but to be scaled beyond that. We heard from the European Central Bank that they have launched in November something that is called TIPS. No i ta pani mówi, że banki gdzieś tam idą w kierunku technologii blockchain i wprowadzania swoich kryptowalut. Bank Centralny, Europejski Bank Centralny w listopadzie wprowadził coś takiego jak TIPS do transferów międzynarodowych, które są tańsze, które są szybsze, natychmiastowe. No i zorientowali się, że to, co jeszcze w tamtym roku ignorowali, czyli ignorowali Bitcoina, technologię blockchain, kryptowaluty, w tej chwili ta technologia trzęsie po prostu ich systemem. Enables all the banks in the Eurozone to actually transfer instantly at virtually no cost money between them. So I think that the role of the disruptors and anything that is using distributed ledger technology, whether you call it crypto assets, currencies or whatever, and it's far from the bitcoins that we used to talk about a year ago, that is clearly shaking the system. The voice that we heard, which was, I thought, really interesting, were those of the regulators and central bank governors who said, well, yes, this is good and this is helpful and it is changing the business model of commercial banks. But we have to be mindful of two things, trust and stability of the system. And we are equally... No i pani tutaj mówi, że nie chcemy absolutnie, aby ta technologia wstrząsnęła tym całym systemem. I właśnie mówi o stabilności i o zaufaniu. Tylko że pani sobie nie zdaje sprawy z tego, że cała idea kryptowalut jest trustless. Mówimy o zdecentralizowanych projektach, bo oczywiście to, co zrobi IMF, to będzie scentralizowany coin, który może być konkurencją dla Ripple'a i będzie na pewno, dlatego że stawiając się gdzieś w roli IMF, w skórze IMF, skoro oni mają władzę nad wszystkim, nad całą polityką pieniężną, światową, po co im XRP, technologia czyjaś? Oni mogą sobie zbudować coś od zera i mieć nad tym wszystkim kontrolę. Wyeliminować gotówkę i po prostu ludzi zniewolić tym swoim nowym coinem, tym swoim systemem finansowym. Oczywiście, że dla nich to będzie wygodne, dla nich to będzie tanie, dla nich to będzie bezpieczne, ale nie będzie to miało nic wspólnego z wolnością i musicie mieć tego świadomość, że my musimy iść w kierunku zdecentralizowanych projektów i jeżeli IMF wprowadzi coś takiego, to będzie to jakby impulsem do rozwoju Bitcoina jeszcze bardziej, bo ci wszyscy rebelianci tak zwani i ci, którzy są świadomi, jak ten system działa, będą szli w kierunku kryptowalut zdecentralizowanych, czyli przykładem może być tu właśnie Bitcoin. I dlatego popularność Bitcoina może właśnie wzrosnąć, bo w momencie jak będziemy używać tych ich systemowych, tej systemowej waluty, no to, nie wiem, powiesz coś nie tak, zrobisz coś nie tak, pójdziesz na nie taki protest, no po prostu ci zablokują konto i jesteś wyłączony z systemu. A Bitcoin pozwala na to, że możesz im grać po prostu na nosie i ten system będzie działał równolegle do tego, bo tego się po prostu nie da zatrzymać. Także to, że IMF mówi na temat swojej waluty i
teraz learning coina jakiegoś robi, żeby ludziom uprać mózgi, no to my nie musimy w tym po prostu uczestniczyć. To będzie taki sam shitcoin, tylko jeszcze bardziej niebezpieczny i to co teraz, tylko przeniesione na blockchain. Także na to muszę Was wszystkich uczulić, że tutaj tego się nie zawróci i tego się nie odwróci i na pewno wszyscy odejdą gdzieś tam od gotówki, ale to nie znaczy, że my musimy w tym uczestniczyć. My musimy wspierać projekty zdecentralizowane. Trustless właśnie, trustless mają być trustless. Konsensus przy Bitcoinie eliminuje pośredników i my nie musimy nikomu ufać, bo to zaufanie załatwia za nas matematyka i kryptografia. W przeciwieństwie do projektu IMF czy XRP nawet scentralizowanego, czy wielu innych podpiętych pod Hyperledger. Czy mogą zrobić na przykład coś podobnego do Ethereum? Oczywiście, że mogą, ale to nadal będzie scentralizowane. Czy mogą robić smart kontrakty? Będą mogli robić, no to nikt nikomu nie broni takich rzeczy robić. No ale to będzie dalej scentralizowane, prawda? Czyli nie będzie permissionless i nie będzie open source, gdzie każdy będzie mógł uczestniczyć w rozwoju. Także władza się wymyka powolutku. I to nie jest rewolucja, tylko to jest ewolucja, bo blockchain i zdecentralizowane projekty dają ludziom po prostu wybór. I tu wrócimy jeszcze do Bitcoin Casha i Rogera Vera. Bitcoin Cash po tej całej rozgrywce bardzo ładnie się podniósł. $300 kosztuje. Bitcoin SV spada i jest to pokłosie tej całej wojny i tego, co wyprawia Craig Wright. Tam wszystkich sądzi i ze wszystkimi sobie już pogrywa. I tam wszystkich już do sądu podaje. Na Twitterze pojawiła się też wojna, też chyba z zeszłego tygodnia. Gość, który tam cały czas mu dopieprzał, Holdenout, Craig Wright wyznaczył nagrodę za niego, tam $5000, bo chciał go podać do sądu. On tam ze wszystkimi walczy, wszystkich do sądu podaje oczywiście, nie? I ponieważ społeczność kryptowalut jest to bardzo specyficzna społeczność, bo jesteśmy tak zjednoczeni, że mówię tu o prawdziwych projektach, że ja na przykład bardziej się utożsamiam ze społecznością kryptowalut na całym świecie, gdzieś tam na Slackach, na Telegramach, niż z osobami poza tego świata. I to nie ma znaczenia, i narodowość, ani po prostu trzymamy się wszyscy razem. I po tej informacji Craiga Wrighta, że wyznacza nagrodę za głowę gościa, wszyscy na Twitterze zaczęli zmieniać swoje zdjęcia profilowe i niki na Holdenout. I wszyscy się zjednoczyli do tego stopnia, że CZ, CEO Binance'a, wkurzył się i mówi, że jak on nie przestanie po prostu świrować, że jest Satoshim i ludzi, może sobie świrować, bo jemu chodzi generalnie o to, że nikt mu nie wierzy, że on jest Satoshim Nakamoto. Że może sobie świrować, ale po prostu już takie rzeczy są niedopuszczalne w społeczności krypto. I powiedział, że jak nie przestanie, to po prostu go zdejmie z listy, z Binance'a, nie? Bitcoina SV. I za ciosem poszli inni i teraz jest akcja zdjęcia Bitcoina SV z 1 maja kolektywnie. Większość giełd ma zdjąć SV-kę z tego, z list. I zobaczymy, jak to się potoczy i w którym kierunku to wszystko pójdzie. W każdym razie dzieje się dużo rzeczy, dużo ciekawych rzeczy. Powiem Wam, że rynek krypto rośnie, masowa adopcja tuż za progiem i wygląda to wszystko super. I teraz odnosząc się do naszego podwórka gdzieś tam online,
Powiem Wam, że i tak mamy ciężko. I tak dowalają nam z każdej strony. Mówię o systemie. Nie róbmy jeszcze sobie sami pod górę, promując jakieś skamy i bezsensowne projekty, które się za chwilę wyłożą. Dlatego, że to nie sprzyja ani wizerunkowi kryptowalut i też nie o to w tym wszystkim chodzi w kryptowalutach. Tu nie chodzi o to the moon, tylko tutaj chodzi naprawdę o walkę z systemem. Nie tyle o walkę, co alternatywę dla tego systemu. I tutaj nie chodzi o to, że nie wiem, przynajmniej mi nie chodzi o to, zarabiamy hajs, że nie wiem, to the moon. Tylko tutaj chodzi naprawdę o byt i o naszą wolność. Także nie dość, że system nas dojeżdża, to proszę Was, nie dymajmy się wszyscy nawzajem jeszcze, promując jakieś bezsensowne skamy, które naprawdę należałoby się trzymać razem w tym wszystkim i przeciwstawiać się temu, co się dzieje na świecie. Zobaczcie, WikiLeaks i aresztowanie Juliana Assange przeszło w ogóle bez echa, bo wszyscy zarabiają hajs w necie. A tu naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi. Tu jest jeszcze jeden powód, dla którego my jako każdy system robimy BitClub Network, ponieważ on jest poza systemem. I to nie jest jakiś biznesik hype'owy, który się będzie kręcił, nie wiem, 3 miesiące i przeskoczymy sobie do innego, tylko tutaj jest to ustawione na long term i robimy wszystko, żeby wymiksować się z systemu, czyli te bitcoiny, które my zarabiamy w BitClubie, które wydobywamy w BitClubie, one nie miały jeszcze styczności w ogóle z żadnym systemem, z żadną giełdą. Ich po prostu nie widać. To są nowo wykopane bitcoiny, które my dostajemy. Więc BitClub jako BitClub jest poza systemem po prostu i dzięki niemu możemy w ogóle przestać uczestniczyć i w bankach, i w tej ich całej zabawie. Tym bardziej teraz, że teraz, gdy przymierzają się do wprowadzenia swoich kryptowalut, już je wprowadzają, i wyeliminowania gotówki, bo w tym kierunku to wszystko będzie szło. To wszystko będzie służyć inwigilacji. Co jeszcze ciekawego ta pani powiedziała z tego IMF-u, czego ja już Wam nie puściłam, ale ja wrzucę Wam w opisie, że wszystkie data centers, czyli wszystkie instytucje, które mają dużo danych, w przyszłości będą bankami. Czyli czytaj Google, czytaj Facebook, one będą przejmować rolę banków. Facebook wprowadza swojego tam z shitcoina, jakiegoś Facebook coina, który też będzie scentralizowany, musicie mieć to na uwadze. I Google też będzie o tym myślał, bo to są instytucje, to są firmy, które mają korporacje, które mają całe silosy danych naszych, my sami im dajemy te nasze dane do dyspozycji. Także taka będzie przyszłość. W przyszłości również w blockchainie będą zapisywane, będzie księgowość, będzie prawo, wszystko będzie spisane w kodzie. I pamiętajcie o tym, że ludzie, że wiele zawodów zniknie. To, co ja kiedyś mówiłam też w którymś wideo. Wiele zawodów zniknie i będzie trzeba się po prostu przekwalifikować albo produkować sobie pieniądze, tak jak my to robimy. Bo na przykład taki prawnik będzie musiał być również programistą i będzie musiał tworzyć smart kontrakty, bo od papieru odejdziemy, czy to w finansach, czy to w administracji. I tak to niestety wygląda, w tym kierunku idzie technologia i nie wiem, no ja się cieszę. Tylko trzeba umieć jeszcze z tego korzystać i wybierać odpowiednie projekty. Trzymajcie się i do następnego. Hej!